Powiedzieć, że Final Fantasy miało wpływ na światowy game dev, to tak jakby nic nie powiedzieć. Seria od lat inspiruje twórców i fanów na całym świecie, a sam jestem wielkim fanem klasycznej siódemki czy też ósemki. A i ostatnio też lubię wrócić do kultowej już piętnastki, by potowarzyszyć przygodom paczki Noctisa. Jednak dziś przedstawię wam grę, która jest żywym dowodem na to, jak bardzo Square Enix napędza wyobraźnię twórców do tworzenia swoich gier, które są mocno inspirowane Finalem. Dziś będzie mowa o grze Edge of Eternity od małego, niezależnego studia Midgar. A w samą grę miałem możliwość zagrać dzięki uprzejmości platformy gog.com, która udostępniła mi klucz do testów. Na początek trochę o świecie gry Edge of Eternity. Mamy tutaj do czynienia z prostą, a nawet troszkę sztampową wersją świata fantasy. Ot, w królestwie Herion nastąpiły nieciekawe czasy, gdyż mieszkańcy muszą stawić czoła dewastującej wojnie oraz tajemniczemu wirusowi, który to dziesiątkuje społeczność Herionu. Tutaj pojawia się nasz główny bohater Darion. Jak w każdym szanującym się RPG-u, nasza postać jest świadkiem kluczowych wydarzeń, które to mogą mieć wpływ na losy świata. Sekta, u której służy Darion, okazuje się być niezbyt miłą organizacją. Wykorzystuje ona ludzkie życia do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. Po konflikcie z głównym inkwizytorem protagonista ucieka ze służby, by odszukać swoją matkę i pomóc jej w przezwyciężeniu choroby. W kwestii fabuły to by było na tyle. Jest prosta i dobra, jednak nie jest niczym innowacyjnym. Musicie również wiedzieć, że sam tytuł jest robiony przez małe studio, a do tego opiera się na silniku Unity, czyli sercem całej gry pod względem technicznym jest silnik, który napędza lwią część gier mobilnych, takich jak Crossy Roads, czy też pomniejszych tytułów jak Escape from Tarkov. Dlatego też biorę poprawkę na to, że niektóre aspekty techniczne i mechaniczne mogą odbiegać od ideału. Edge of Eternity wygląda bardzo dobrze. Widać, że twórcy włożyli mnóstwo pasji do tworzenia biomów. Świat Herionu wygląda naprawdę obłędnie. Piękne miasta, lasy oraz pola zachęcają do dogłębnej eksploracji. Podobało mi się również to, że nawet zwiedzanie z reguły nudnych kopalni w Edge of Eternity było ciekawsze niż w innych grach, gdyż nawet takie lokacje mają tutaj swój klimat. Darion wraz ze swoją drużyną może zwiedzać świat gry tradycyjnie z buta, lub też może przemieszczać się na Choco na Nekaru, czyli przerośniętym kitku służącym nam za wierzchowca. Let's go! Widać tutaj inspirację Finalem, co nie? Gorzej niestety jest pod względem animacji postaci. Czuć tutaj niestety drewno i słomę, lecz zdaję sobie sprawę, że to wszystko wynika z kwestii technicznych, użytego silnika oraz niewielkiego, bo 8-osobowego zespołu studia tworzącego grę. Z jednej strony słabo ogląda się przerywniki filmowe, gdzie postacie próbują w jakiś sposób przedstawić emocje, jednak nie wychodzi im to za dobrze. Z drugiej strony, starsze finale też nie mogły się pochwalić jakąś większą paletą przedstawianych uczuć. Całość ratuje fakt, że w późniejszych częściach gry widzimy, podczas rozmów, ręcznie rysowane postacie oraz dialogi, co przykrywa słabsze animacje twarzy. Pod względem rozgrywki mamy tutaj do czynienia z walką w systemie turowym. A jakże, jest to gra na modle JRPG-a, muszą być tury. W założeniach walki są bardzo proste. Poruszamy się po heksagonalnych polach, wykonujemy ataki, używamy umiejętności specjalnych czy też magii. Animacje walk są jak najbardziej poprawne, a różnorodność fauny, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, jest naprawdę duża. Mocną stroną gry jest na pewno oprawa audio oraz soundtrack. Kompozycje zostały napisane przez Cedrica Mendeza i trzeba przyznać, że pan Mendez wykonał kawał dobrej roboty. Utwory są naprawdę ładne i kojarzą mi się z niektórymi piosenkami, które mogły nam towarzyszyć podczas ogrywania Final Fantasy XV, Bravely Default, czy też nowszych przygód Linka z konsol Nintendo. W ogólnym rozrachunku Edge of Eternity jest grą dobrą. Mam wrażenie, że cała gra jest czymś w rodzaju laurki dla gatunku JRPG, gdyż widać, że twórcy bardzo mocno inspirowali się tym, co Square Enix od lat pakuje do swoich gier. Przemyślane techniki oraz pewne aspekty można tutaj zobaczyć. Dlatego też uważam, że fani tego typu gier na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Jednakże czy osoby, które po raz pierwszy chciałyby spróbować swoich sił w gatunku JRPG, będą dobrze bawić się w Edge of Eternity? Cóż, być może, jednak wymagałoby to takiego gracza
dużej dozy samozaparcia oraz przymknięcie oka na pewne aspekty techniczne gry. Dlatego też polecałbym nowym zainteresowanym sięgnięcie po bardziej przystępne i klasyczne tytuły. Dopiero po rozsmakowaniu się w klasyce będą czerpać z Edge of Eternity o wiele większą frajdę. To by było wszystko. Dajcie nam znać w komentarzach, czy słyszeliście o tym tytule, a może lepiej, czy może nawet graliście w Edge of Eternity. Ja tymczasem żegnam się z Wami, mówił do Was Szepski i do zobaczenia.